Siemano kolano widzowie, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku ze serii Minecraft Survival. Dostałem cynka od Solehimery. Zgadnijcie. Jutro wejdzie i będzie. Tak, zgadza się. Jutro wejdzie i będzie. Dlatego mam dla niej mały prezencik w formie diamentów. Bo jak wiecie, u nas główną walutą są diamenty. No więc damy jej diamenty i jej też trochę do skrzynki a właściwie mu, bo Solehimera to jest on. Hop. I przygotowałem mu już trochę. Panie Golemie, wszystko dobrze? Tak, przygotowałem mu trochę takich rzeczy, które by mu się przydały jednak. Nie wiem, no jakieś diamenciki, nederytowy secik, czy coś. Tak. No wiecie, takie tam rzeczy dla początkujących. No. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że prezent się mu spodoba. Tak. Przepraszam widzowie, ale mi się Minecraft zaciął, gdzieś mam jakieś lagi. Tak, już ma wagonik, bo kolej to główna rzecz, którą się poruszamy na DJ-owicach. O, tu jest jego skrzynka. A może te enterperły mu zabiorę? Tak. Będę mu musiał zabrać te enderperły. Bo jednak może się, może się gdzieś tepnąć w niepożądane miejsce i potem co? I potem go będę musiał teleportować na odcinku, a to nie będzie zgodne z przepisami odcinka. A nie, to nie tu. Odcinka. O, lawa, super. Choć w sumie mogłem się na tym wcześniej zastanowić. Ale no cóż, ten pokoik znacie. Ustawię sobie tu spawna przy okazji. Będę miał tajnego spawna. A i w ogóle wiecie co? Dajcie znać, czy ładna łazienka. Nawet zadbałem o kibelek. Wiem, że nie wyszedł najlepiej, no ale no cóż. Idziemy. No. Co by tutaj wam widzowie pokazać? W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale na DJ-owicach no jest żabka. O, patrzcie. Tutaj mamy złote rzeczy, jednak no wszystko jest w walucie diamentów. Więc dlatego tak pomyślałem, że no Adamy Solehimerze trochę tych rzeczy. Tylko też mam nadzieję, że nie będzie dość broić na tych DJ-owicach. W ogóle na nazwę odcinka zmieniam nazwę DJ-owic na Astronowice. Mam nadzieję, widzowie, czy się podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy mam zmienić nazwę na Astronowice podczas odcinka. No bo patrzcie. Jednak, jakbym dał Solehimerze, no to... Dlaczego mi się Minecraft cały czas zacina? Ej, widzowie, nie wiem, czy wy to widzicie jako zacięte. Ale no mi się zaciął. O. Ja tylko pokazuję przykład, że na przykład chcę coś zjeść w maczku. No to wszystko jest po liczbie diamentów. O, tutaj dałem moje 10 diamentów. O, wziąłem sobie, bo po prostu na DJ-owicach bez
diamentów, no to za długo. To w Maczku nie kupisz, ani niczego w Apple Store, no. Więc według mnie to jest warto. A ja może odłożę te diamenty do niebieskiej bazy, tylko najpierw crafting. O, pięknie. Crafting. A. Dziękuję. O, pięknie. Teraz tu jest nie... Hop. Au. Tu. A, i to też będzie nasza tajna baza. Sol Himera raczej nie wejdzie na spadko liścia. W ogóle skąd tu się ten dirty zabrał? No cóż. Mua. Bo to trzeba otwierać z tej tabliczki jednej. Chwila, widzowie. Dziś mi komputer jakoś super nie gra, ale o. Proszę, znowu diamentowo całe. Pięknie. Okej, zamykamy i wychodzimy. A tą bazę niebieską wam pokazywałem. Nie wiem, dlaczego tak jest brązowe, ale no cóż. O nie. Creeper, to mi się bardzo nie podoba, zwłaszcza, że... Golemy się z tym uporają, ale ja wolę iść spać. Spanko. Albo... A w ogóle pytanie, czy ja mogę iść spać? Jak jest brzydka pogoda? Uff, na szczęście. Bo ja... Bo na razie na DJ-owicach nie wybuchł ani jeden creeper. A nie, po prostu... dziwne. Tutaj mamy nasz bikonik, to bardzo ważna rzecz. Czeka. A, kutnicza. Wiecie co, widzowie? Bo ja tak sobie myślę, że to nigdy nie urośnie. Znaczy, no na pewno jak tu chodzi golem i jeszcze nie wiadomo kto. Przepraszam, ja tylko marchewki. No nie, znowu mi się Minecraft zlagował. O, dziękuję. Teraz hele, mi się odpięło. Widzowie, w tym czasie, jeśli nie widać, tak, zostawcie łapkę w górę, tak, zostawcie. Chwila. Łapkę w górę koniecznie musi być. Subskrypcję jeszcze bardziej. Bo nie dostaniesz powiadomień o najnowszym filmiku. No, a ostatnio filmiki się nieźle rozkręcają. Więc ziomeczku, zostaw łapkę w górę, albo ziomeczka, zależy kim jesteś. Tak. Serdecznie polecam. Ty, a co by... To gdyby takiego kota oswoić? Kocie, chcesz być mój, bo masz taki ładny... Nie. Okej. Okej, plan na ten odcinek jest taki, że nie mam planu. Więc też nie wiem, czy go opublikuję. Ale jeśli oglądasz ten odcinek, to tak, opublikowałem go. Ale też w sumie sam nie wiem. Może zrobimy jakąś tajną bazę, bo jak Sole Himera wejdzie na... właśnie na ten, na świat. To też nie wiem, co ona będzie robić. On będzie robić. Dlatego zrobiłbym tutaj jakiś schronik.
Na pewno tajne pomieszczenie. Tak, tajne pomieszczenie. O, w ogóle patrzcie, ile mam zaczarowanych. Tajne pomieszczenie sobie zrobimy. Tu mam moje pancerzyki wszystkie. Może ono wcale nie musi być tajne, przecież Solehimera nie będzie zwracać uwagi tutaj na psy, więc o, jakbym się tu skulił. W ogóle gdzieś mam niewidki. Tylko że sam nie wiem gdzie. Mam nadzieję, że odcinki wam się podobają, widzowie. A w ogóle pokażę wam tą kolejkę, bo chyba nikt jej jeszcze nie widział. Bo nigdy nią nie jechałem na odcinku, tylko zawsze Elytrom. Elytrom. No ale tak się to prezentuje, nawet jeśli mam lunetę. O, a tak się składa magicznie, że mam lunetę. Widać z niej całe DJ-owice. O! O, widzowie, wiem co wam pokażę. Tylko nie wiem, bo to jest bardzo, ale to chyba tu. Tak, to tu. O, tu mamy taką tajną kryjówkę. I mam nadzieję, że Solehimera tego nie ogląda. Tutaj mamy też piglina w nederytowej zbroi. Spoko, ziomuś. A nie. I jak widać, chyba to creeper wybuchł, bo szczerze mówiąc, nie wiem co by tu mogło być. A, tu mam śmieci. O, pyk. Więc mam taką tajną bazę, mini tajną bazę. A mimo, że wagonik przyjechał pod domek letniskowy, to go też wam pokażę. Co? O nie, wilk się do niego zabrał. I co my teraz zrobimy? No wilka chyba na DJ-owicach nie puścimy. Bo jeszcze ugryzie kogoś na wściekliznę. No ale wilczku, wilczku, oddaj wagon. Masz, lataj sobie gdzie chcesz, jesteś wolny, a nie uwięziony na torach. Tak, on sobie stał na torach. Ja sobie marchewkę, którą zebrałem. Dzień dobry, może pan by chciał marchewkę za coś? A kim ty jesteś? A, rybak, ja tu szukam tego drugiego. Czy my tu naprawdę nie mamy? Tak. To może wam pokażę wieżowiec villagerów. Znaczy taką kamieniczkę. O, kamieniczkę. I też nie wiem jakby, gdzie będzie mieszkać Solehimera. Więc dajcie znać, widzowie. Jakiś tymczasowy domek. Bo u villagera no to raczej nie. Może w letniskowym. O, tak, wiem. Dzisiaj, widzowie, będziemy gospodarować letniskowy domek. Hop. Ważne, żeby miała łóżeczko. Okej, ma łóżeczko, więc... Dobra, git majonez. Solehimera ma już załatwiony dom. Tam jest rybak, golem. Nederyt. Ty, a tam villager utknął. No cóż. My natomiast będziemy, jak będzie Solehimera, to my będziemy pracować, żeby zarobić na jeszcze więcej diamencików. Będziemy pracować w maku. Tak. My będziemy pracować w maku.
Solę Chimerasę przyjdzie, a my po prostu jej jedzonko będziemy wydawać, co mi się bardzo będzie podobać, bo to będzie pierwsza osoba, z którą będę grać online. Proszę pana, za kasy się nie wchodzi. Tak, to będzie pierwsza osoba, której będę sprzedawać online. A w ogóle tutaj mamy też McDrive'a, więc no, ale jak, co z tego słyszałem? Idź pan tam na zmianę. Pięknie. Co z tego słyszałem, to Sole Chimera to ma... Bardzo by chciała pracować w Macu, znaczy w Apple Store, dlatego tak też sobie myślałem, że może no zrobimy, że może będzie pracować w tym Apple Store i myślę, że to jest dobry pomysł. Ale też żebyśmy cały czas nie pracowali i żeby odcinki nie były takie nudne, to spokojnie, będą jakieś małe akcje czy coś. Widzowie, mam nadzieję, albo ja już idę do studia się z wami pożegnać. Litrowiec ze mnie. Pięknie. Więc widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Subskrybujcie, łapkujcie. Pa, pa!